Melony po 35 zł. 35 zł to jest jak na melona nawet nie tak drogo w Japonii, bo bywają nawet takie po 300 zł. Kiedy dzisiaj rano się obudziłem, na Patronite było 6000 zł miesięcznie. Brak misów. Bez sensu jest, żebym mówił, że miałem rację i fajnie coś zrobiłem, bo to bardziej wy zrobiliście niż ja. Ja tylko zasiałem ziarno. Minął miesiąc, odkąd zacząłem vlogować. Przez ten czas wydarzyło się bardzo dużo. Zaczynam dzisiaj coś nowego. Odpaliłem vloga, zmontowałem kanapę, ostrzygłem się, nagrałem beczkę, biegałem, ćwiczyłem drona na japońskiej wsi, powiedziałem skąd mam hajs, uczyłem się kręcić filmiki, odwiedziłem kocią świątynię, zrobiliśmy dron dyskotekę, poszedłem do muzeum Gudetamy, poleciałem na Tajwan, spotkałem tam przyjaciół, jeździłem skuterem, jadłem pierogi, kręciłem wschód słońca, kręciłem zachód słońca, kąpałem się w rzece, wypiłem Kasi wodę, rozbiłem drona. Kupiłem drona, utknąłem na wyspie, kręciłem parkour. Wróciłem do Japonii, przeżyłem trzęsienie ziemi, dostałem rower, mierzyłem garnitur, kręciłem film dla uniwersytetu, wypiłem kawę, wygrałem nagrodę, piłem wódkę z Japończykami, świętowałem wesele znajomych, miałem kaca mordercę, uruchomiłem Patronite'a, złożyłem życzenia mamie. 30 odcinków i prawie 7 milionów wyświetleń. Próbuję się dzisiaj nauczyć używania tak zwanych late leaków. To są takie stukowe fragmenty wideo, na których są takie... Pokażę wam po prostu. Wiadomo, że jak chcesz być poważnym filmowcem, to tak z takich gotowców trochę głupio korzystać. Jak chcesz być analogowym filmowcem, to byś robił jakiś lens walking, czyli... To się nazywa właśnie lens walking, czyli wypinanie obiektywu z aparatu, kiedy aparat jest włączony, żeby uzyskać taki efekt w stylu Michaela Baya. Plecak mi się zepsuł, to jest plecak, który kupiłem w ramach filmu 48 godzin wspomnień. Idę się teraz zobaczyć ze znajomym youtuberem z Wielkiej Brytanii. Może część z was go kojarzy, bo on jest dosyć popularny, nazywa się Chris Broad i ma kanał Abroad in Japan. Taki J-vlogowy na temat rzeczy w Japonii. Wiecie, co jest zaskakujące, czego vlogowanie mnie nauczyło? Znaczy vlogowanie już w zeszłym roku, to był Agapais. Zawsze wiem, jakie są chmury i jak szybko się chmury ruszają. Bo zwracam na to uwagę, przez to, że tyle timelapsów robię, to wiem, czy timelapse będzie dzisiaj, czy trzeba długo go robić, czy krótko. Już mam taką intuicję do tego i interwał sekundowy też już widzę po tym, jak się chmury ruszają. Hey. See you again. The one that got the best like reactions from people. The remote is my favorite feature of this. That's quite good. How much is this? It's like $1,000 for the device. That's right. Cool. All right. I see you guys. Take care. Thank you. I'll see you soon. Fajny koleś i robi jeden z najfajniejszych kanałów na YouTubie o Japonii, więc polecam. Czasem mnie ludzie pytają, czy uważam The Wagapais Daily za swojego rodzaju porażkę. Pod względem oglądalności oczywiście nie osiągnęliśmy celów, których chcieliśmy. Natomiast rozwój tego projektu dał nam to, że trochę się tak zadomowiliśmy w środowisku YouTube'owym tutaj w Japonii i trochę też na świecie. Nie mamy wielkiego zasięgu, ale ludzie nas znają, lubią, czasem kojarzą z tego, że robimy dobre jakościowo produkcje. No a z tym się jednak trudno przebić za granicę, jeśli się robi filmy tylko i wyłącznie po polsku. Udało się w końcu wysłać film dla firmy, z którą tu pracujemy w Japonii, więc jest dobrze. Czasem na Patronite 7300 zł miesięcznie. Po ostatnich dniach jestem masakrycznie wręcz zmęczony. Robienie paru filmów dziennie to jest najlepszy pomysł na dłuższą metę, więc dzisiaj muszę sobie odpocząć. Trochę wcześniej wyszedłem z roboty i teraz pójdę sobie na siłownię. Hu! Siło! Pobiłem dzisiaj nowy rekord swojej wagi.
Jak zaczynałem ćwiczyć, ważyłem 92,5 kilo w sierpniu, na początku września zeszłego roku. Teraz ważę 78,5 chyba. Trochę ludzi przez ostatni czas mi pisało, że w Zapytaj Beczkę śmiałem się z ludzi chodzących na siłownię, a sam chodzę i to jest hipokryzja. Dlaczego niby? To jest śmieszne chodzenie na siłownię. Wszystko to, co mówiłem w beczce, jest prawdą. To, że najtrudniej jest grubasom, którzy dopiero zaczynają, i to oni są największymi bohaterami, bo uważam, że miałem dużo więcej odwagi i samozaparcia i siły na samym początku tej swojej jakiejś tam przemiany. Cały czas mi się wydaje, że umięśniona sylwetka tylko hakuje ludzki mózg i nie jest tak naprawdę ważna w życiu. No z tym tylko wyjątkiem, że jeśli ćwiczysz, to faktycznie czujesz się, kurde, dużo lepiej. Wszystko przychodzi ci łatwiej i możesz więcej pracować i być bardziej kreatywnym. To jest masakra w ogóle, jak to się zmienia. Zamiast Coca-Coli, aminokwasy. Zamiast batona, baton białkowy. Już miałem ten odcinek zmontowany i wyrenderowany, ale jednak muszę jeszcze to dorzucić do niego. 2:40 teraz i od jakiegoś czasu siedzę i tylko patrzę na Patronite'a. I w tym momencie już mamy prawie 13 tysięcy miesięcznie. Napisałem posta na Facebooku, który oddaję, jak się czuję, bo nie jestem w stanie chyba tego do kamery powiedzieć, bo jak zaczynam mówić, to zaczynam płakać. Serwery Patronite'a padły już parę razy. W pewnym momencie 60 tysięcy ludzi próbowało wejść na stronę, żeby zobaczyć, co się dzieje. To przetrze szlak dla innych twórców, bo to ja jestem tylko tam jeden, ale to czuję, że jakby udało się zrobić w Polsce coś absolutnie nowego. Co, o czym wiele ludzi mówiło, że jest niemożliwe kompletnie. Dzięki dla całej ekipy, która pomaga mi to wszystko ogarnąć. Jestem Mateusz i Tadeusz z Patronite'a i Michał z Patronite'a i Izabela, moja nieoceniona asystentka. Tak, jestem na golasa teraz w ogóle, bo już układałem się do snu, ale uznałem, że jeszcze muszę